Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Jak czytać dziennikarzy, czyli naszym przeglądzie informacji internetowych głównie, bo to już gazet w tej chwili chyba nikt nie czyta, pod kątem nie tego, co się konkretnie działo, tylko jakie informacje można wyłapać i jakie należy analizować. Jak zwykle zaczynamy od udostępnienia ekranu i udostępniamy to, co mamy omawiać. Pierwszy temat to jest to, na czym żeśmy zakończyli poprzedni nasz odcinek, czyli Rosja zaostrza kodeks karny, więzienie za poddanie się. I tutaj mamy do czynienia, nie chcę omawiać tego artykułu, bo omawiałem go poprzednio, ale chciałbym tylko skoncentrować się na tytule. Rosja zaostrza kodeks karny. Czy rzeczywiście Rosja? Oczywiście jest to przenośnia, bo w Rosji zaostrza się kodeks karny, ale kto tak faktycznie ten kodeks zaostrza, mianowicie rządzący? I tutaj jeżeli spojrzymy na ten tytuł oczami Thomasa Jeffersona, który powiedział, że w zasadzie istnieje jeden konflikt między rządzącymi a całą resztą, czy to był James Mill albo Thomas Jefferson, oni bardzo podobny sposób mówili, no to widzimy, że grupa, która sprawuje władzę i oceniana jest przez Stany Zjednoczone na około 1500 osób, czyli ci, którzy tą władzę trzymają w Rosji, to oni zaostrzają ten kodeks karny. I uważam, że tutaj dziennikarz popełnia błąd, bo ten tytuł sugeruje tak jakby, że Rosja to jest jeden monolit, całość, no i że ta Rosja zaostrza kodeks karny. Rządzący Rosją zaostrzają kodeks karny. Tak należy to rozumieć. Kolejna informacja. Piotr Kraśko wystosował oświadczenie. Chodzi o wyrok za jazdę bez uprawnień. No więc Piotr Kraśko w ostatnim czasie nie miał lekko, gdy światło dzienne ujrzała sensacyjna wiadomość, iż, uwaga, przez lata prowadził auto bez dokumentów. Czyli najpierw było coś, co spowodowało, że mu te dokumenty zabrano, a potem on przez lata jeździł już sobie bez dokumentów, bez prawa jazdy. W sieci zawrzało, a dziennikarz na chwilę usunął się w cień. Dziś prezenter zdecydował się skomentować wyrok, jaki usłyszał od wymiaru sprawiedliwości. No i sensacyjna wiadomość, oczywiście jak najbardziej. Od lat Piotr Kraśko, czytamy dalej, od lat uchodził za wzór telewizyjnego dziennikarstwa. Nie wiem, co to znaczy wzór telewizyjnego dziennikarstwa. No można rozumieć, jeżeli wzór, no to po prostu ktoś, jeden z najlepszych, jeden z takich ludzi, którzy stoją na świeczniku. No i pyk, i nagle się okazuje, że ten wzór to takim wzorem faktycznie nie był. No i tutaj ja, jeżeli chodzi o dziennikarzy, to już od lat 90. ubiegłego wieku, czyli to już będzie, no, nawet więcej, 80., 40 lat, czyli mając 20 kilka lat, kiedy zaczęła być, ten ruch Solidarności się zaczął i już widzieliśmy, że w jakiś sposób obłuda, hipokryzja, propaganda tryska z ekranu telewizora, leje się strumieniami, to ja po prostu straciłem do mainstreamowych dziennikarzy jakiekolwiek zaufanie. Po prostu ich nie oglądam, uważam, że to, co oni wszyscy mówią, to jest po prostu, to jest sposób na zarabianie pieniędzy, a nie informowanie społeczeństwa w dobrym, pozytywnym tego słowa znaczeniu, dociekanie do prawdy, przedstawianie pewnych procesów, jak to wszystko się rozwija i tak dalej, i tak dalej. No i Bóg, mamy takich właśnie czołowych, tutaj Kraśko nagle się okazał czołowy wzór telewizyjnego dziennikarstwa, inny wzór telewizyjnego dziennikarstwa, Durczok, Pak, też coś mu tam się nie ułożyło. I oczywiście moralizują, uczą, pouczają, mówią, jak mamy robić, jak mamy myśleć, tak? I oni wszystkie rozumy pozjadali, natomiast jak przychodzi co do czego, do jakichś konkretów, no to się okazuje, że po prostu pękają jak bańki mydlane. Też taką ciekawostką pamiętam film o, zapomniałem tytułu, ale to był film o początkach II wojny światowej. Tam występował taki porucznik Kuraś bodajże
i jakiś tam porucznik. On nie był porucznikiem, tylko był kapralem, natomiast służył porucznikowi, którego grał Karol Strasburger. No i ten Kuraś w filmie był pokazany jako taki człowiek twardo stojący na gruncie życia, potrafiący się znaleźć w dowolnych okolicznościach, który rozumie, jak, na czym to wszystko polega. Tutaj gdzieś skachmęcił pieniądze, tam kogoś przekupił, tu otworzył podczas okupacji jakiś biznes, oczywiście pomagał wszystkim. No twardziel jak ta lala, gość przedsiębiorczy, wzór, po prostu rzeczywiście wzór. A potem się okazało, że w życiu po prostu tego biednego aktora ktoś wziął i oskubał, po prostu tak go oszukał, że to aż po prostu wstyd, że tego typu człowiek, który był tak prezentowany na ekranie, to w gruncie rzeczy po prostu dał w tak prosty sposób się nabrać. Mocne słowa byłego żołnierza Grom. Nie chcę mieć żołnierza, który jest sługą. Taki jest tytuł. Nie, ja nie chcę mieć żołnierza, który jest sługą. Tylko chcę mieć świadomego obywatela, który chce być żołnierzem, walczyć za swój kraj. Jak słyszę polityka, który mówi, że mamy wojsko, które będzie ginąć za ojczyznę, to mówię, chyba sobie żartujesz. My mamy mieć żołnierzy, którzy będą walczyć i wygrywać, a nie ginąć. I oczywiście, tu znowu twardy chłop, który mówi politykom i tym głupim dziennikarzom, że żołnierz nie jest po to, żeby ginął za ojczyznę, tylko po to, żeby jej bronił i to skutecznie bronił. Na Powązkach mamy już tylu bohaterów, że wystarczy. Mówi w Onet Rano były żołnierz Grom Paweł Nawal-Mateńczuk. No i tutaj dalej czytamy. Ja patrzę na naszych polityków całkowicie krytycznie. Nie mamy w Polsce klasy politycznej, która mogłaby wziąć na barki bycie ministrem obrony narodowej, ministrem spraw wewnętrznych, koordynatorem służb specjalnych. To są zazwyczaj historycy, przypadkowi ludzie, wskazał. Dokładnie tak. Ta metoda, która prowadzi, że tego typu ludzie, którzy nie mają pojęcia w ogóle o zarządzaniu i w szczególe o branży, której zarządzają, i oni się dostają na najwyższe kierownicze stanowiska, tak? To dziennikarze tego nie widzą. Tak? To jest potrzebny człowiek, którego spytamy okazjonalnie raz i on powie taką złotą sentencję, ale oczywiście my to usłyszymy i po dwóch, trzech dniach my to zapomnimy. Bo o tym powinni bez przerwy mówić dziennikarze. Ci dziennikarze, którzy w teorii powinni być zatroskani o losy naszej ojczyzny. Mateńczuk o Afganistanie. Mówię całkowicie szczerze. Czuję złość na naszą demokrację i niemożliwość rozliczania polityków. Mówię całkowicie szczerze. Politycy są fajnymi ludźmi w czystych garniturach. Nie są fajnymi ludźmi, panie Mateńczuk. To są po prostu ludzie w czystych garniturach, pełni hipokryzji, pustych frazesów. Ludzie, którzy przepieprzają nasz kraj, po prostu garną się do władzy nie po to, żeby dobrze zarządzać, tylko po to, żeby nabić sobie kabzy. To są ludzie, już wspominę, że nie są fajni, w czystych garniturach, w białych koszulach. Piszą jakieś prawo wojenne, prawo humanitarne, a na końcu tego wszystkiego jest żołnierz gdzieś w boju. Politycy wywołują wojny, walczą w nich żołnierze, a najwięcej ginie cywili. Tak wygląda konflikt, mówi Mateńczuk i ma rację. I teraz co on podkreśla? W Polsce nie było debaty, co nam Polakom przyniosła ta wojna, chodziło o Afganistan. Zginęło kilkudziesięciu chłopaków, kilkuset jest rannych, a prezydent, witając ostatni kontyngent, podziękował wszystkim. No sorry, dziękuję. A jakaś refleksja, kontynuował Mateńczuk? Nie tak bym widział naszą politykę zagraniczną, nie tak bym widział wykorzystywanie naszych żołnierzy w konflikcie. Żołnierz to też obywatel, to też wyborca. Istota myśląca, podsumował. No i tutaj mamy do czynienia z tym, że nie ma metody czarnej skrzynki, że właśnie nie analizuje się pod kątem zysków, strat, błędów popełnionych, czy politycy popełnili błędy, czy nie, czy wojskowi. Tego nie ma. Ja przepraszam Państwa za te reklamy, tutaj lecą, no ale one lecą na tych portalach, nabijają sobie wyświetlanie, po prostu puszczają i trzeba to mieć wyświetlone, nawet jeżeli się nie ogląda. Także wracam do metody czarnej skrzynki. Nie wyciąga się. Politycy, to co powiedział, że źli ludzie trafiają do zarządzania, niewłaściwi, którzy się nie znają na tym zarządzaniu,
że nie nadają się na ministrów obrony narodowych, spraw wewnętrznych, koordynatorów służb specjalnych i tak dalej, bo to zazwyczaj są to ludzie niewykształceni właśnie w tym kierunku, no i nie wyciąga się wniosków i generalnie politycy są nieodpowiedzialni. Także całkiem, no powiedziałbym, święte słowa pana Mateńczuka, dokładnie tego człowieka powinno się promować w mediach, częściej z nim rozmawiać. Rosja, szef komisji w Irkucku zastrzelony, sprzeczne doniesienia. Tutaj chłopak młody, 20-letni, tam 21 lat, zastrzelił tego gościa, znaczy postrzelił go, bo nie ma informacji, że został zastrzelony. Chłopak jest pokazany, o, to jest właśnie on po aresztowaniu. Proszę spojrzeć, no normalny człowiek, tak, blondyn jakiś, jest bezrobotny, 25 lat ma. Oczywiście już jest w tym momencie jest ubezwłasnowolniony, musi się na wszystko grzecznie, musi odpowiadać na wszystkie pytania. Te pytania zadawane mu są w brutalny sposób. Nie chciał iść na wojnę, no i zastrzelił gościa, który prawdopodobnie brał łapówki, bo decydował o tym, kto idzie, kto będzie powołany, kto nie będzie powołany. Zauważmy, że można powiedzieć, że to jest przypadek incydentalny, no bo nie ma doniesień, że jeszcze w całej Rosji jeszcze ktoś inny zastrzelił szefa komisji poborowej, no ale pełno jest obywateli, to są setki tysięcy obywateli, którzy ustawiają się w kolejkach do Finlandii, do Gruzji, do Turcji, próbują, podobno wszystkie bilety zostały wykupione lotnicze, ludzie po prostu w wieku poborowym, czyli ci, którzy podpadają pod ten pobór, próbują wydostać się z Rosji. No i teraz tak, wracamy do informacji pierwotnej. 1500 osób sprawuje władzę w Rosji. Setki tysięcy ludzi próbuje z tej Rosji uciec. Jaki wpływ mają obywatele na to, co czyni władza? Żaden. I to jest jedna metoda. To jest człowiek, który jest zdesperowany. On po prostu stwierdził, że lepiej zastrzelić, tak, bo też mógł odmówić i pójść do więzienia. Podobno na razie to jest 10 lat. Natomiast tak jak pamiętamy, kodeks się zaostrzył, kodeks karny, także prawdopodobnie będą szli na więcej. Więzienia w Rosji to nie są więzienia w Szwecji, tam naprawdę jest bardzo ciężko. Jeżeli ktoś chce, to na kanale Discovery bodajże kiedyś pokazywano właśnie, w jakich warunkach więźniowie spędzają karę, a prawdopodobnie te warunki jeszcze się pogorszą, no bo tych więźniów będzie o wiele więcej. W tej chwili są dosyć masowe protesty w Rosji. I powstaje pytanie właśnie, relacja obywatel-państw. Obywatel nie ma absolutnie nic do gadania. Rządzący Rosją zawładnęli tym państwem i przekształcili to państwo do robienia własnych biznesów. I tyle. A wszyscy do tej pory obywatele są, w zasadzie do tej pory był układ taki. My sobie tutaj kradniemy, my zrobiliśmy sobie z Rosji prywatny folwark, a wy macie jakąś tam namiastkę wolności, możecie pojechać sobie do Turcji na wakacje, możecie w ogóle wyjechać, to nas nie interesuje, możecie zakładać sobie jakieś malutkie firmy, pracować dla Amerykanów i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz to wszystko zostało zmienione. Teraz macie walczyć, no właśnie, o Rosję czy o nasze interesy. I ja twierdzę, że oni mają walczyć o interesy ludzi sprawujących władzę w Rosji. I tylko tyle. Ten młody człowiek postrzelił szefa komisji poborowej gdzieś tam w Irkucku czy gdzieś tam, 25-latek. Okej, okay. To jest taki, który wystąpił aktywnie, pokazał swój głos w sposób aktywny. No, na pewno nie postąpił po chrześcijańsku, bo chciał zabić. Natomiast zobaczmy, jaki protest był w Riazaniu. Nie chciał iść na wojnę i podpalił się. Prawda, że jest to tragedia. Po prostu człowiek się podpalił. No, chciał skończyć ze sobą, bo nie chciał iść na wojnę. Tak? Czyli mamy dwie takie postawy. Jedna jest aktywna, okej, pokazuję, strzelam, a druga jest pasywna. Po prostu wolę się zabić, popełnić samobójstwo, byle tylko nie brać w tym udziału. Tak? Być może nie chciał, bo się bał, no ale skoro się bał, to dlaczego się podpalił? Tak? Znaczy, to chyba, ja nie wiem, samo spalenie jest chyba gorsze niż ewentualnie bycie zabitym na wojnie czy rannym. Nie wiem, no trudno mi na to powiedzieć. Chciałem tylko Państwu pokazać, że są dwie takie postawy. Jak na razie mamy informacje tylko o dwóch takich przypadkach, więcej ich nie było. Wiadomo natomiast, że poborowi
praktycznie bez przeszkolenia są wysyłani na front. Również poborowi piszą, że zaleca im się zabranie ze sobą ciepłej odzieży, i po czym ta ciepła odzież jest im odbierana przy wydawaniu munduru. Także to jakieś takie tam też bałagany organizacyjne i logistyczne są w całym tym poborze. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. No, ciekawa to jest sytuacja w tej chwili i niebezpieczna dla nas. Kolejny temat. Stajemy się krajem emerytów. Polska nie jest gotowa na demograficzną zapaść. No i tutaj Interia pisze, że to jest temat poruszany tylko w Interii i tak dalej. No my o tym też mówimy. Mamy Radomira Nowakowskiego, który no, trąbi o tej demografii i co więcej, on nawet zmienił naszą doktrynę, tak? Bo Paffere zawsze twierdziło, że najważniejsza jest ekonomia. Natomiast Radomir Nowakowski stwierdził, że najważniejsza jest demografia, potem kultura, a dopiero potem ekonomia, bo tak jakby wszystko jest taki logiczny łańcuch. My też o tym mówimy. Prognozy GUS z 2014 roku są jasne i jak pokazują kolejne lata, trafne. Drastyczny spadek liczby ludności Polski w 2050 roku będzie nas około 4,5 miliona mniej. I co kluczowe, pogłębiająca się zapaść w samej strukturze społecznej. Będzie się rodzić coraz mniej dzieci, a osób starszych będzie przybywać. To z kolei powoduje, że ludzi zdolnych do pracy w wieku produkcyjnym będzie mniej niż seniorów, którzy zdominują przekrój społeczny. I to oni będą głosować na palantów, którzy będą jeszcze tym, którzy produkują, zabierali pieniądze po to, żeby tym okradzionym z pieniędzy poprzez inflację, poprzez rządzącym, którzy wykorzystują inflację, żeby te pieniądze właśnie przekazywać. Choć informacja ta jest znana od lat, a nad poszukiwaniem rozwiązań pochylają się eksperci i politycy, znajdujemy się praktycznie w punkcie wyjścia. Co gorsze, nie ma widoków na rozwiązanie problemów, a z kolejnych sektorów napływają ostrzeżenia, że bez działań czeka nas katastrofa. No i teraz jest tak, jeżeli firma na rynku, na wolnym rynku się nie sprawdza, to ta firma bankrutuje. Po prostu ludzie, którzy tą firmę stworzyli, przestają pracować w tej firmie, muszą iść gdzieś i pracować u innych. Natomiast co mamy z tymi ekspertami i tymi politykami, którzy się pochylają i ciągle niczego nie wymyślają, tak? Bo proszę Państwa, to oni doprowadzają do tego, ci eksperci, politycy, dziennikarze, oni do tego doprowadzają. Po prostu, ja nie wiem, nie wyobrażam, znaczy wydaje mi się, że to są jakieś totalnie odjechane cymbały, które nie znają podstawowych praw społecznych. Tak mi się po prostu wydaje. No jeżeli pokazujemy bezkrytycznie filmy dla młodzieży, w których liczy się tylko ja, tylko hedonizm, i tutaj cytat z Franciszka Pieczki, który mówi, że w dzisiejszych czasach właśnie tylko wszyscy myślą tylko o sobie, w ogóle nie ma żadnego pomysłu na rodzinę, no to rodzina się rozpadnie. Jak się rozpadnie rodzina, to się rozpadnie i społeczeństwo. Także tak to wygląda. Ci ludzie po prostu, no nie wiem, robi się filmy, pokazuje się, ja nie wiem, na TVN-ie bodajże oglądałem kiedyś taki film, gdzie młode nastoletnie dziewczynki, które tam uczą się w szkole średniej, rozmawiają o tym, że zainteresowali się nimi jacyś bogaci biznesmeni, którzy jeżdżą wypasionymi furami, potem, że jedna z nich jest w ciąży, przedawkowała jakieś lekarstwa poronne i tak dalej. No jeżeli tego typu filmy się ogląda i to one formatują nasze przyszłe pokolenie, to ci ludzie nie będą chcieli mieć dzieci. Kryzys Kościoła, który też o tym nie mówi, tak? To wszystko po prostu się pogłębia. Usiąść normalnie, jak naukowcy, zobaczyć, w których krajach, to co mówi Radomir Nowakowski, religie wspierają rozwój demograficzny, tak? No to się oprzeć na tych religiach, skorzystać z tego, co te religie proponują. Naukowo, nie trzeba propagować takiej czy innej wiary, tylko właśnie w sposób, jeżeli jesteś rzeczywiście, bracie, ekspertem, o nich zaraz, o ekspertach sobie powiemy jeszcze przy kolejnym punkcie, to po prostu weź się do roboty tak, jak się biorą naukowcy. Jak się biorą naukowcy z nauk technicznych. Mam problem, muszę go rozwiązać i muszę go rozwiązać. A jak nie umiem, to won, fora ze dwora, zamiataj i sprzątaj u kogoś i tyle. A nie uważaj, że ty jesteś ekspertem. Temat kolejny. Europa mądrzejsza od Włochów.
wygrana Meloni to coś więcej. Choć wybory we Włoszech dosyć jednoznacznie wygrała centroprawicowa koalicja z Giorgią Meloni na czele, to wynik ten nie spodobał się zarówno wielu europejskim i polskim politykom, jak również mediom. Proszę bardzo, wynik się nie spodobał. To zaraz, to ten system, który wyłania w ten sposób ludzi do rządzenia, tu jest, to wam się powinien ten system nie spodobać. Wy powinniście się zastanawiać, jak to jest, że ludzie, którzy wam się nie podobają, dochodzą do władzy. Ludzie niekompetentni, o których przed chwilą żeśmy mówili, tak? Czy pani Meloni będzie dobrze zarządzała? Wątpię, tak? Są oczywiście zwolennicy, którzy lubią prawicę, są tacy, którzy lubią lewicę. No ale dobrze, popatrzmy. Wielu europejskich i polskich polityków i mediom się nie podoba prawica. Po prostu oni nie lubią, oni wolą lewicę. No czyli to jest przyznanie, że po prostu i politycy, większość polityków i mediów to są lewicowe media, tak? Bo to są media i politycy są etatowcami, oni są opłacani z naszych pieniędzy w sposób w zasadzie bezkrytyczny. A może zamiast emocji oraz wyrażania oczekiwań wobec obcych państw na początek postaramy się zrozumieć ich wybór? Czy nie tak działa demokracja, a może po drodze zapomnieliśmy, jak powinna działać? Pyta dalej autor i całkiem słusznie. Kilka lat temu, mając okazję zwiedzić Uniwersytet Virginii, nadarzyła się okazja na spotkanie z szefem tamtejszego Wydziału Nauk Politycznych. Po prowadzeniu po kampusie w gronie kilku dyplomatów i dziennikarzy zaczęliśmy rozmawiać o sytuacji społecznej w Ameryce. Profesor, co specjalnie nie dziwiło, w kręgach akademickich USA wyraził oburzenie prezydenturą Donalda Trumpa. Na oburzeniu jednak się nie skończyło, bowiem na poparcie swoich słów przytoczył anegdotę. Wynikało z niej, że nikt z grona wykładowców nie przewidział takiego obrotu wypadków podczas wyborów w 2016 roku i nikt nie wie, co będzie dalej. Grona wykładowców, czyli szef tamtejszego Wydziału Nauk Politycznych. Proszę Państwa, ja już w swojej książce, co każdy nastolatek o rządzących wiedzieć powinien, wyraziłem i podpisuję się pod tą tezą oboma rękoma. Jeżeli nauki polityczne, akurat ja się odwołuję do najlepszego uniwersytetu, Yale, wykładają to, co wykładają, to absolutnie zgadzam się z Richardem Feynmanem, że nauki społeczne to są pseudonauki, że oni niczego nie odkryli, żadnych prawidłowości. To jest po prostu banda gamoni. Tym bardziej, że widzimy tutaj, że nikt z wykładowców ani nie przewidział takiego obrotu wypadków, ani nawet nie wie, co będzie się działo dalej. Tak? To są właśnie fachowcy, to są ludzie, którzy uczą. I powiem tak, lepiej pójść w termin do stolarza, bo przynajmniej wiadomo, co ten stolarz umie zrobić, jakie ma osiągnięcie i wiadomo, czego mniej więcej można się po nim spodziewać, że mniej więcej tego samego nas nauczy. Natomiast te gamonie, które wykładają nauki polityczne, poczytały sobie kilka książek, są bufonami, oczywiście oni mają, tak jak dziennikarze, piękny sposób wysławiania się. Oni są przekonujący, kiedy mówią. My im wierzymy, bo jest taki cały zestaw zachowań, mrugnięć, sposobów siedzenia, tak jak to siedzą niektórzy dziennikarze, tak? Czy mimiki, który wywołuje w nas wiarę w to, co ten człowiek mówi. Czytamy dalej. Nie było w tym stwierdzeniu ani odrobiny zmieszania albo wstydu wynikającego z faktu, że ludzie zawodowo zajmujący się amerykańską polityką nie uwzględnili wielu obiektywnych i mierzalnych czynników, które zwiastowały, że wygrana Hillary Clinton nie jest pewna. Proszę Państwa, bardzo ważne słowa. Nie uwzględnili wielu obiektywnych i mierzalnych czynników. Ja mam wrażenie, że ci ludzie to w ogóle... Oni w ogóle nie wiedzą, jakie to są czynniki, jak je mierzyć i tak dalej, i tak dalej. Czuć było za to coś na kształt dumy, że nawet w prognozowaniu wyników rządy republikańskiego populisty po prostu nie mieściły im się w głowach. To nie miało się prawa wydarzyć. Podobnie jak słynne już wycofanie z obrotu Newsweeka, na okładce którego z rozpędu wydrukowano wersję Madame President Hillary Clinton. Prawda? Już wydrukowali, już wiedzieli, przewidzieli. A tu się okazało, że Hillary Clinton nie wygrała. Wygrał nie ten, co powinien. Dlaczego o tym piszę?
ponieważ bez względu na wybory i region geograficzny świata od pewnego czasu, bez względu na wybory i region geograficzny świata, od pewnego czasu możemy zaobserwować ten sam absurdalny w istocie mechanizm wypierania faktów na rzecz ich projektowania. Tak jest, proszę Państwa. Generalnie oni sobie wymyślają, projektują to, co by chcieli. Oni piszą nie o tym, co jest, tylko jak oni sobie to wyobrażają. A my mamy w to wszystko wierzyć, bo oczywiście wzór właściwego dziennikarstwa to jest Piotr Kraśko i jemu podobni. Od pewnego czasu możemy zaobserwować ten sam absurdalny w istocie mechanizm wypierania faktów na rzecz ich projektowania. Święte słowa, cytat. Tym razem objawił się w włoskiej odsłonie serialu pod tytułem Wygrał nie ten, co powinien, a dokładnie centroprawicowa koalicja braci włoskich Giorgi Meloni i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym po prostu stwierdzić, że dziennikarz, Marcin Makowski napisał bardzo fajny tekst, tak? Tylko powinien być jeszcze bardziej wyrazisty, ale on już pokazuje, z jakim typem naukowców, ekspertów i dziennikarzy mamy w tej chwili do czynienia, że a to, co oni produkują, to jest matryks, to jest przestrzeń fałszywych komunikatów i to my musimy sobie zdawać z tego sprawę. I powiem tak, lepiej mieć ogromny dystans do dziennikarzy i polityków, ogromny, i w zasadzie zakładać, że wszystko to, co oni mówią, to jest jedna wielka bzdura, niż bezgranicznie im wierzyć. No ale nic, nasz program jest po to, żebyśmy patrzyli na świat trochę inaczej niż patrzą na to dziennikarze. Także mówię, Marcin Makowski, brawa za ten artykuł. Myślę, że takich artykułów powinno być więcej. Człowiek chyba z naszej bajki, bo zaczyna czuć te problemy bardziej ogólnie, tak? Bo widzi, że to dotyczy całej grupy polityków, całej grupy wykładowców, fachowców od nauk politycznych, którzy niczego nie potrafili przewidzieć i niczego nie potrafili, nie widzą wskaźników i nie wiedzą, jak je mierzyć, a te wskaźniki są mierzalne, tak? Czyli typowe podejście właśnie inżynierskie do problemu, jak należy go analizować, zbadać, zobaczyć i ewentualnie wtedy prognozować, tak? Opierając się na modelach poznawczych. Także panie Marcinie Makowski, bardzo dziękujemy za ten artykuł i prosimy o więcej. Kolejny temat, temat bardzo gorący, to jest ustawa o ochronie ludności, totalitaryzm i pełna kontrola, które zapisy są naprawdę rewolucją. I tutaj muszę Państwu powiedzieć, że no znowu kłania się cytat Jamesa Madisona, że rządzący robią wszystko, żeby władzy mieć coraz więcej. I to jest właśnie proponowana kolejna ustawa, która no, ma dotyczyć katastrof naturalnych, stanu wyjątkowego, no ale zapisy w niej są po prostu kosmiczne. Rzeczywiście jest to totalitaryzm i pełna kontrola. I tutaj ja nie chcę się więcej, znaczy to, co zwróciło moją uwagę, no to oczywiście Artur Dziambor, który podał na swoim chyba Twitterze, podkreślił, tutaj widzimy na ekranie, podkreślił pewne te wpisy, tak? Nakaz lub zakaz określonego sposobu przemieszczania się, czyli nie będziemy mogli się przemieszczać. Obowiązek poddania się kwarantannie, obowiązek stosowania środków ochrony roślin lub innych środków zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania organizmów szkodliwych dla ludzi, zwierząt lub roślin. Obowiązku stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. I tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że tutaj nie powinno się skończyć tylko na moim omówieniu, zresztą dlatego też nie będę tego szerzej omawiał, ale dziękujemy panu Arturowi, że on zajmuje się tą sprawą. Myślę, że państwo powinni sami już aktywnie poszperać w internecie właśnie więcej informacji na ten temat i wypracować sobie zdanie, własne zdanie. Natomiast ja tu absolutnie się z nim zgadzam, że z nim i z Tomaszem, i z Jamesem Madisonem, że po prostu chcą coraz więcej. Tarcza antykryzysowa, tarczy antyinflacyjna, ustawa o obronie ojczyzny, a teraz ustawa o obronie ludności. PiS pięknie nazywa ustawy, tak jest, pięknie nazywa, stosując emocjonalny szantaż, ale przecież oni to dla naszego dobra. Pierwsze spowodowały galopującą inflację, a ta nowa wprowadza totalitaryzm. Nic dodać, nic ująć. I teraz ludzie nie pojmują inflacji. Musieliby przeczytać książkę, kiedy pieniądz gnije, to znaczy książkę Adama Fergusona, gdy o hiperinflacji.
Tytuł do tej książki będzie podany w opisie. Teraz w tej chwili wyleciał mi z głowy, ale tam jest ogromna wiedza na temat właśnie tego, jak społeczeństwo zachowuje się w obliczu inflacji i hiperinflacji. I rzeczywiście wprowadzili galopującą inflację, teraz ją będą zwalczali, a ludzie będą się domagali, żeby drukowali więcej pieniędzy. No i po prostu jest to mechanizm samonapędzający się, dodatnie sprzężenie zwrotne, które prowadzi po prostu do totalnej, totalnej katastrofy, na końcu której pojawia się zwykle jakiś osobnik typu Hitlera. Także musimy sobie z tego zdawać sprawę. Baltic Pipe oficjalnie otwarty przez dziesięciolecia był polskim marzeniem. Rzeczywiście tutaj jest gazociąg, który prowadzi gaz do Polski z Norwegii. Rzeczywiście jest to z punktu widzenia gospodarki, tak jak jeżeli podeszlibyśmy do tego jak menadżer firmy, a firmą byłaby Polska, to rzeczywiście warto jest mieć dodatkowe źródło podstawowych surowców energetycznych. Nie warto dać się zmonopolizować, także tutaj można powiedzieć, że brawa za tą inwestycję, za przewidzenie, że mogło do czegoś takiego dojść. Także to nie tylko jest tak, że będziemy krytykowali wszystkich. Natomiast ja bym chciał przeczytać Państwu kilka wpisów pod nim. Takie szybkie wpisy. Sekundkę, tylko muszę je znaleźć. Brawo PiS, Zibi napisał, czyli tak jakby no dobrze, że jest, tak, że ta dywersyfikacja. Natomiast Janusz napisał, wszystko jest super, brakuje tylko porównania cen rosyjskiego i norweskiego gazu, czyli cena, jak mówią CCC, cena czyni cuda. Oczywiście nie wiemy i nie dowiemy, ile to wszystko kosztowało, jak to się miało w odniesieniu do innych tego typu inwestycji, no ale miejmy nadzieję, że tym razem rządzący przemyśleli sprawę trochę lepiej niż wszystkie inne i ten gazociąg zapewni bezpieczeństwo i ceny gazu nie wzrosną dramatycznie, choć rzeczywiście gaz norweski musi być droższy, bo Norwegowie żyją, po prostu zarabiają jakieś kosmiczne pieniądze. Kanapka w sklepie kosztuje 50 zł na nasze pieniądze. Być może teraz jeszcze drożej, bo mamy oczywiście inflację. Jedziemy dalej. Natalia zna cztery języki, ma dwa stopnie naukowe, ale w Szwecji nie ma przyszłości. No i artykuł mówi o tutaj właśnie pokazanej tej pani, która wyemigrowała z Kijowa tuż zaraz po rozpoczęciu wojny do Szwecji. Prawdopodobnie, no cóż, 62-latka, także trudno, no, była prawdopodobnie załamana, stwierdziła, że pojedzie do Szwecji, państwo socjalne we wszystkim pomaga, a tu się nagle okazało, że tak do końca nie pomaga. No i zobaczmy, ja zobaczę, czy w mojej ściądze mam jakieś informacje na ten temat. Sekundkę, proszę wybaczyć. Dobra, jedziemy w takim razie z tekstem. 62-letnia Natalia Wołkowa na początku marca uciekła z Kijowa do szwedzkiej jakiejś tam ekskultiny, podobnie jak wszyscy inni uchodźcy wojenni, otrzymała pomoc od szwedzkiej agencji migracyjnej. Przede wszystkim oczekuje się, że będziesz w stanie utrzymać się sama. To bardzo dobrze, tak to powinno być. Już od pierwszego dnia widziałam, że mam tu prawo do pracy, co jest świetne. Nie wiedziałam wtedy jednak, że nie będziemy mieli okazji do nauki języka szwedzkiego. Nie znam nikogo, kto znalazł pracę bez znajomości tego języka, powiedziała. U nas jest lepiej, tak? Bo u nas się patrzy na rzeczy merytorycznie. Jeżeli osoba dobrze sprząta, czy dobrze realizuje swoje zadania, to po prostu może rzeczywiście nawet nie znać języka polskiego. Uchodźcy z Ukrainy, artyści, lekarze, nauczyciele. Uchodźcy zgodnie z obowiązującą dyrektywą o masowej migracji nie mają w Szwecji prawa do bezpłatnej nauki szwedzkiego. I dalej. Kobieta składała podania o pracę, ale bezskutecznie. Ma dwa stopnie uniwersyteckie, ale jest zmuszona do szukania takiej pracy, w której uważa, że znajomość szwedzkiego nie jest kluczowa. Nieliczni znani jej Ukraińcy, którym udało się znaleźć pracę, mówią po angielsku. Choć Wołkowa posługuje się ukraińskim, rosyjskim, polskim i serbskim, nie znalazła dotąd takiej pracy, w której te umiejętności okazałyby się przydatne. Jestem gotowa do sprzątania klatek schodowych i podłóg, ale nie mogę znaleźć takiej pracy, bo nikt nie chce mnie zatrudnić bez znajomości języka szwedzkiego.
Wśród nas, którzy tu przyjechali, jest wielu ciekawych ludzi. To artyści, dziennikarze, lekarze i nauczyciele, którzy mogą się przydać, mówi dziennikarzom SVT. No i teraz, proszę Państwa, chodzi o te zawody, tak? To są zawody, proszę zauważyć, dziennikarze, nauczyciele, artyści, to są zawody systemowe, to są ludzie, którzy, no nie ma artystów, którzy mają, którzy no, są, tak? W Paryżu śpiewa na chodniku i zbiera jakieś tam pieniądze, ale generalnie gdzieś pracują w jakichś instytucjach, w jakichś teatrach, kręcą jakieś filmy i głównie te filmy, te wszystkie przedsięwzięcia są realizowane przez państwo. Czyli oni są przycumowani do państwa taką smyczą, która jest strumyczkiem pieniędzy państwowych i dlatego działają na rzecz tego państwa, chwalą rządzących i wszystko to, co ci rządzący robią bezkrytycznie, w sposób bezkrytyczny, a przy okazji nie są oni potrzebni, znaczy nie mogą znaleźć sobie nigdzie indziej zawodu, znaczy pracy, no bo któż potrzebuje ukraińskiego artystę w Szwecji? No nikt, prawda? Natomiast jeżeli już chodzi o informatyka, czy stolarza, czy człowieka, który ma jakiś konkretny zawód w ręku, to myślę, że większych problemów ze znalezieniem pracy, jak nie w Szwecji, to w Polsce, jak nie w Polsce, to w Anglii czy gdzie indziej, zawsze można to znaleźć. Także trzeba, uważam, mieć dobre zawody, dobry fach w ręku po to, żeby właśnie w sytuacjach trudnych nie powiedzmy, nie zginąć. Dobrze, jeszcze dwie informacje z infopiguły pozwolą Państwo. Kaczyński wątpi w wypłatę środków z KPO i zapowiada możliwość wytoczenia procesu przeciwko Komisji Europejskiej. Według niego czynienie dalszych ustępstw nie ma już żadnego sensu. Co nie zrobiliśmy, to i tak było na nie. Nawet a jak było na tak, to później też było na nie. Przedsięwzięcia z planowanego KPO żeśmy podjęli, ponieważ mamy zatwierdzony plan, to powinni nam zapłacić. Być może wytoczymy im też procesy o te pieniądze. Proszę Państwa, ten facet stosuje te same metody. Te same metody. On trzyma ludzi, dając im pieniądze. Komisja Europejska daje pieniądze i trzyma tego, który daje pieniądze, tak samo za twarz. Także to jest, tak należy tą informację rozumieć. To jest informacja z infopiguły, takiego rozsyłanego na maila, takiej porcji informacji. Kolejna informacja, rośnie liczba kradzieży z włamaniem, a wcześniej zawarte ubezpieczenia nie pokrywają strat z powodu inflacji. Według statystyk w pierwszym półroczu w Poznaniu było 30% więcej kradzieży, w Lublinie 22%, w Warszawie 8%, w Gdańsku 5% więcej. Złodzieje najczęściej kradną elektronikę, biżuterię i gotówkę, rowery i sprzęt rowerowy, a nawet klimatyzatory, elementy pieców i pomp ciepła. Maksymalne kwoty ubezpieczeń przestały być aktualne przez inflację i często nie rekompensują wartości utraconego mienia. I chciałoby się powiedzieć, że kiedyś miałem takie wystąpienie w Realu 24, to było 3-2 lata temu i właśnie mówiłem, na czym będzie polegał socjalizm, że będziemy mieli coraz gorsze usługi, że będziemy mieli coraz gorszy dostęp do tych usług, że ceny będą rosły, że będzie coraz więcej kradzieży i niestety właśnie wszystko to, co obserwowaliśmy za Gierka, dokładnie w tej chwili wraca. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Jak czytać dziennikarzy i do zobaczenia w następnym.